Dzień dobry. Dobry wieczór. Proszę Pani, mam takie pytanie. Czy Państwo leczą również pingwiny? No bo ja mam taką, nie wiem, może poradę chociaż, bo po prostu przywiozłem sobie pingwina z Antarktydy. I wie Pani, no teraz jest ciepło, nie? Ja wiem, że pingwin, naprawdę, ja mówię poważnie. Przywiozłem tego pingwina i wiem, że jest ciepło, to włożyłem go do lodówki na całą noc, nie? I on w ogóle najadł się jakichś buraczków są chyba, bo coś, bo tam na talerzu i rano wstałem, to on tak stoi jak słup soli. Ja teraz nie wiem, czy on żyje, czy nie, czy ja mogę go jakoś ocucić. Już próbowałem ze sztucznym oddychaniem, robiłem, nawet go do prądu podłączyłem, żeby go ocucić, a on nic. Normalnie jak stoi, jak kukła. I teraz nie wiem, czy ja mogę mu coś poradzić na to. A jakbym go przywiózł do Państwa, a Państwo by nie mogli popatrzeć na niego, ja bym był za jakieś 15 minut. Bo ja nie wiem, czy on po prostu tego skostniał, czy jemu było tak zimno, czy on zasłabł, czy co, bo naprawdę, no nie wiem, no. Ale ja nie pomogę. A jakby Pani zobaczyła na niego tylko. Znaczy ja mogę rozpalić serce, tak, czy bije, czy nie, ale generalnie... No to ja będę zapijać, nie wiem, no, do 15 minut, dobrze? No dobra. To będę, to też.